Witam Was serdecznie w takim małym podsumowaniu moich pierwszych 10 godzin w ramach EA Play w FIFA 20. W tym odcinku możecie zobaczyć przede wszystkim moje najciekawsze trafy, generalnie start w grze oraz takie składne akcje, jaką możecie teraz zaobserwować. Podzieramy się na pełnej. Tylko nie widzę luki. Ale rozklepane, widzowie! Ej, dobra była ta akcja, nie powiecie, że nie. Ja jeszcze wspomnę, że wszystko było grane na naszym Twitchu, EdekRL. Link podeślę pewnie w komentarzu oraz w opisie, jakby ktoś chciał wpadać, oglądać tą FIFA na żywo. Tam będzie pełny content, również jest kamerka na streamach. No, już kończę gadać i zapraszam do filmu. Na początek wybierz jeden z tych krajów. Ale czemu mi to czyta? Ej, kiedyś nie było takiego lektora, chyba takie mam wrażenie. A dajmy Brazylię. Nikt nie zaczyna do Brazylii, to ja zacznę. Liczę na jakiegoś Viniciusa Juniora. Dobra, jednak nie bierzcie Brazylii po zastanowieniu, jest tragedia. Top 1! Panowie! A nie, to nie my. Dobra, nie będę przedłużał, gramy mecz, żeby mieć monety. Jedziemy! Jedziemy z lamusami, nawet w sumie sterowania nie sprawdziłem. Czy mam pod kółkiem strzał i tak dalej. Nowego klubu. Kurde, ale komentuje ziomek. Szkoda, że nie można go wyciszyć. Jak o, wyciszałem. Już było tak dobrze przecież. Dobra, ty jesteś dobry. Wrzucaj. Tak! Nadrabiamy, druga połowa jest nasza. Wesley, kozaczek. Nie no, bo my lepiej gramy piłką, zdecydowanie. Koroki, Japoniec nasz. Koroki, tak blisko. Kogo on ma na bramce? Pewnie jakaś złota karta. Wesley, ty masz dobre strzały. Nie masz dobrych strzałów. Fox. Też portu. Wrzutka. 2-2! To ten Japoniec chyba, nasz piękny z paczki. Wesley! Nie! Ta zielona dziadyga zlała się z murawą i no, mój napastnik go nie widział i uderzył prosto w niego. A już Wesley. Jakim jesteś klocem? Pięknym! Jesteś pięknym klocem! Nie no, przynajmniej dużo bramek pada. Fran Sergio! Wygrywamy to. Przegramy to. Wiedziałem, że to przegramy. Chciałem się do tego kloca przełączyć już pół godziny temu. Oczekiwane bramki! Kurde, on ma 2,8, a mamy 6,1. No te nieudaczniki strzelać nie potrafią. Halo, nie mogę już zmienić drugi raz? Nie wierzę, że zmieniłem na największego bota. Nie! Porto jest na skrzydle, ale czemu jest tak bardzo na skrzydle? Chyba go dam na atak. Proszę? Nie potrzebujemy karnych. Dobra, kij walę w środek. Podejrzewam, że tak samo na każdej platformie, w sensie poza next genami. Dwie konsole tak samo. Nie, no niszczymy go, ciekawy czy wyjdzie zaraz. Patrzcie, jakim jesteśmy koksami. Noria ci dojedzie i wyszedł. Mamy to, rage quitik. Czemu on podał sam? Jak dobrze! Ej, oni sami grają! Jak to teraz zrobić? Jaki koks? Ej, czajcie, że całą akcję za mnie bot przeprowadził? Aż się przestraszyłem. I gol! Dobra, Mbappe też niech sobie powywija. Portu. Wracaj do portu. Czekaj, podanie prostopadłe. To działa! To działa! Portu. Portu! W końcu się spłaca! Portu, nasz nabytek! Ale zakręcił jeszcze Ronaldo Chop, chyba to się nazywało. Ale weźcie, kończcie ten mecz! Sędzia! Nie wiem, która jest minuta. Już nie ma akcji bramkowej. Wypad. Nie chcę stracić w 95, jak jest minuta doliczona. No, panie sędzio! Lis! Nie było łatwiejszego meczu w karierze. Easy. Mamy ten meczek na chillku. Okej. Ale rozklepane! Nie no, panowie, co to za akcja była? Trzeba to wybronić. Muszę się też nauczyć jakiegoś tego. Fajnych trików. Chociaż nie mam na razie zawodników za bardzo do trików. Czekajcie, czy to się uda? Uda się. Bardzo wolne podanie. Jakie rozklep... Spalony czy nie? Proszę, bez spalonego! Nie no, pograne! Pograne kozacko. Ej, to było fajne akurat. To było fajne. Jeszcze jak Guti tutaj podanie i strzelamy. I to jest przerwa czy koniec meczu w ogóle? Nie, 74 minuta i ziomek sobie coś gada, tak jakby się mecz kończył. Zawsze mam wrażenie, że to jest przy doliczeniu czasu dodatkowego. Nie wiem, co innego mógł mówić.
Jakie zejście kozackie. Jest! Zrobiłem przypadkowe ruszenie gałką i zadziałało. Linia defensywy musi być niżej trochę w defie. Jeszcze tak szybkich obrońców nie mam. Jaki dribbling? Canales? Nie no, jakiś Ben White! Jest Canales z prawej nogi, niby gorsza. Dobra, dajesz Solerku. Proszę, to musi być gol zaraz. Foden? Foden! No po cało się robić zmianę. Pięknie zakręcił. Cytuję. Ej, Badery, Rudiger. Kozacko, kozacko. Ten sędzia mnie rozpraszał, ciągle myślę, że to jest przeciwnik. Przypomnijcie mi potem, żebym zmienił te koszulki. Ale tak być nie może. Patrzcie, tak? Przeszywające tutaj. Podanie do tego. Ten robi coś takiego, podaje do tego i gol! Alvaro Soler, ale on to sobie wymyślił. To znaczy Alvaro? Nie wiem, jako Carlos Soler. Trochę mi się Solery pomyliły. Ale akcja dobra, moim zdaniem. Dobra, może coś dobrego trafimy. Jakieś Cristiano Ronaldo, tylko że 83 overalla. Nie no, poważnie? To dobry zakup miałem do klubu, jak go trafiliśmy. Kogoś grywalnego przyjmę chętnie. O, Banery, to odkładam wodę. A, szansa nasza na trafienie kogoś dobrego, 82+. Są Banery. Niemcy, SO? Nie, no to są żarty! Nie wierzę. To jest chamstwo ze strony EA. Duplikat tego samego trafiłem znowu. Ja trafiłem Banery, już mnie to cieszy. Ale akurat może nie te Banery. Chociaż nie, no nie jest tragiczne, ale... Nie przypadam. I Reece James, i wymienny! Ej, dobra, po zastanowieniu mnie to cieszy. Trzeba potem odzyskać. Dobra, Banery! Urugwaj! Ja pierdzielę, koła też. Ale... Niesamowite jest to, że ludzie serio tylko na pace'a patrzą, tyle płacą za te karty. To jest tak bardzo nie przepłacone. Siema, pomidor. Bang. Bang. No i gdzie ci jego szybci obrońcy, panowie? Jedziemy od startu! Ja wam może pokażę, na jakim składzie skończyłem swoje zmagania. Zasadniczo nie mam odblokowanego jeszcze rynku transferowego na Webapie, więc to jest lekkie utrudnienie, jeżeli chodzi o zarabianie. Więc na razie jest lekka bieda, ale generalnie składzik jest grywalny. Na pewno mogę tutaj polecić większość tych zawodników. Styl w gry jeszcze nie dawałem, ponieważ szkoda mi na nie kasy. A tutaj i tak pewnie każdy będzie szybko wymieniany. No i co, dajcie znać, co sądzicie o takiej serii. Czy będziecie chcieli części podsumowania z FIFA, czy w ogóle będziecie chcieli taką serię. Ewentualnie co w niej zmienić, czy chcecie jakiś konkretny format. Po prostu dajcie znać, co sądzicie o dzisiejszym filmie i ewentualnie jakieś wskazówki, co dla was byłoby lepsze.